Sponsorem relacji jest Orlen. Główny sponsor reprezentacji Polski w piłce siatkowej. A więc zaczyna się początek sezonu reprezentacji Polski, początek eliminacji do Mistrzostw Europy i początek pracy trenerskiej Stefana Antiga. A wszystko pod jednym hasłem. Tego nie można przegrać. Przede wszystkim nie można przegrać Mistrzostw Świata, które Polska organizuje w tym roku. Ale na początek nie można przegrać eliminacji do Mistrzostw Europy z raczej niewymagającymi przeciwnikami. Z 52. w światowym rankingu Łotwą kibice nie wyobrażali sobie innego wyniku niż... 3-0. Też tak obstawiam. 3-0 dla Polski. Oczywiście, że 3-0 dla Polski. 3-0 dla Polski. 3-0. Nie inaczej twierdzili specjaliści. Na ten turniej cel to wygrać 6 spotkań z 6, które mamy do rozegrania i awansować na Mistrzostwa Europy. To jest początek sezonu, zespół dopiero wchodzi w ten okres ciężkiej pracy przed najważniejszą imprezą sezonu, czyli polskimi Mistrzostwami Świata. Zawodnicy przyznają, że nie mogli doczekać się pierwszego oficjalnego meczu reprezentacji w tym sezonie. Zastanawialiśmy się, jak to będzie wyglądało. Każdego na pewno już dopadała mała niecierpliwość i czekaliśmy na pierwszy gwizdek. A kiedy się doczekali, wprost rzucili się na Łotyszów, rozbijając ich w stosunku 3-0. A jednym z najlepszych zawodników na parkiecie okazał się wracający do kadry po 3 sezonach przerwy Mariusz Wlazły, który zdobył 16 punktów, najwięcej w polskim zespole. Choć Wlazły nie chciał rozmawiać z mediami, chętnie mówił o nim konferencjer i ekspert siatkarski. Nas jako środowisko siatkarskiego nie stać zwyczajnie na to, żeby ludzie pokroju Mariusza Wlazłego o takich umiejętnościach nie grali w kadrze z różnych powodów. Najpiękniejszy widok, jaki zobaczyłem w miesiącu maju, to był Mariusz Wlazły w koszulce reprezentacji Polski z biało-czerwoną flagą. Jestem przekonany, że my będziemy z niego czerpać garściami w tym roku. To dopiero początek sezonu i sami zawodnicy przyznają, że polska maszyna nie pracuje jeszcze na 100% swoich możliwości. Zgranie jest na poziomie 20% tego, co powinno być i przez jakiś czas na pewno tak będzie. Zrezygnowaliśmy raptem 5 treningów razem. Jeszcze dużo pracy przed nami. Na pewno dużo jeszcze potrzebujemy zgrania. Jeszcze tego na pewno, bo trenujemy zaledwie niecałe 2 tygodnie. Ale jak na początek było naprawdę dobrze. Nasze mocne strony dzisiaj, blok, obrona dość dobrze funkcjonowały. Resztę możemy podciągnąć. Kolejny mecz z Macedonią Polacy zagrają w sobotę o godzinie 18:00. Z Wrocławia Marcin Wyrbał, Onet. Sponsorem relacji był Orlen. Główny sponsor reprezentacji Polski w piłce siatkowej.